Skąd ksiądz? Uzyskałem je w ten sposób, że na początku tutaj, jak przyszedłem i zaczynałem remont, wszystkie czcionki, bo tam była kiedyś zecernia i linotyp, zostały wykupione przez artystkę tutaj z Nadodrza, to jest dwie ulice dalej powiedzmy. No i nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. Mój kolega z klasy, Radek, z którym tutaj stoimy na zdjęciu, był strasznie oburzony tym faktem, że ta zecernia wypłynęła, ale stwierdziłem, że nie ma problemu. Najważniejsze, że zachowujemy to miejsce. Na początku miałem ogólnie jedną maszynę kupić tylko, a drugi dzień kupiłem wszystkie maszyny. A dwa tygodnie później, jak dowiedziałem się, że ten lokal jest miejski, dostałem jakby, może nie dostałem, ale bezprzetargowo wydzierżawiono mi ten lokal. Chodziło mi głównie o to, żeby zachować to miejsce od likwidacji. Bo naprawdę, jak widzicie Państwo, to preserve, które się dzisiaj przewijało zachować, tutaj macie Państwo tego emanację, ponieważ maszyny nie drgnęły nawet o milimetr. Ściany zostały odmalowane, ubytki uzupełnione i też w takich kolorach, jakie były. Zielony jest bardzo ważny dla oczu. Natomiast na początku, jak zacząłem robić remont, każdą czcionkę, która leżała pod maszyną, za szafą, gdziekolwiek, składałem sobie w jedno miejsce. I jak dostałem tamten regał na czcionki z Muzeum Książki Artystycznej z Łodzi od Janusza Tryzno, złożyłem jedną kasztę, która się nazywa Sierociniec. Pamiętajcie, że jedna kaszta to jest to, co klikacie Times New Roman 12. To jest u mnie jedna duża szuflada. I ja nie mam wyboru właśnie w tysiącach krojów pism, co dla niektórych klientów jest niezrozumiałe. Najlepszy tekst, który króluje tutaj, to czy mógłby Pan troszeczkę zmniejszyć tą czcionkę? To jest przepiękne, naprawdę. No ale już później widzą ten efekt końcowy, to jest ok. Kilka tygodni później dzwoni do mnie mój kolega ze szkoły, z klasy niżej. I mówi do mnie: Maciek, słuchaj, tutaj z ojcem obserwujemy, co ty tam wyprawiasz we Wrocławiu i chcieliśmy się zapytać, czy nie chciałbyś trochę gratów od nas, bo w piwnicy stoją ścianki z kasztami, więc nam to jest niepotrzebne, nie mamy z tym co zrobić, i tato się pytał, czy chciałbyś. No i dzięki temu dostałem dwie te właśnie brązowe. Większość czcionek z tych zbiorów była, jak to mówię, Niemiec płakał jak wyjeżdżał. Więc nie ma rzyzi sici, ale jest szarf SS i umlautów jest pełno. Z tym drukarze i zecerzy też sobie potrafią poradzić, ale to Państwu powiem, jak będziecie następnym razem. No i czasami od Janusza sobie Tryzno przywożę czcionki, z tym, że tam leję od 14 punktów, a 14 punktów w akcydensach to jest troszeczkę za dużo. Do tytułów, do jakichś książek, powiedzmy, artystycznych jak najbardziej. Natomiast mi tutaj są potrzebne czcionki od 6 do 12 punktów. To jest coś, czego przyjmę w każdych ilościach i nie trzeba się tutaj patrzeć na pomieszczenie, bo czasami się śmieją, że NASA do mnie dzwoni, jak ja tutaj wcisnąłem te wszystkie rzeczy, zaczynam wchodzić na ściany, są pomysły, żeby wyciągi robić, antresole i tak dalej. Więc czasami też ludzie przynoszą mi czcionki po prostu, bo mają gdzieś u siebie w domu, ale ich nie używają. No i po co mają w domu stać? Taką osobą był Maciej Zwoliński na przykład, który poznał mnie na targach książki. No i tak właśnie te czcionki pozyskuję. Teraz mam nadzieję, że uda mi się doprowadzić sprawy finansowe drukarni do jakiegoś takiego stabilnego stanu i będę mógł wyjechać do Anglii, gdzie już z Andrzejem Dolińskim się umówiliśmy, ponieważ jak słyszycie, sami ma korzenie polskie. Więc umówiliśmy się, że ja będę go uczyć polskiego, a on będzie mi uczył oddawać czcionek. Tak? Mam kilka pytań. Słucham. A te pytania są takie naprawdę hardkorowe, bo nie byłam nigdy w takim miejscu. Pytanie pierwsze. To tak, jak chcę wydrukować teraz wizytówkę, tak, standardowo. Zresztą tutaj są koledzy z mojego biura, którzy projektują dla naszych kolegów, koleżanek i klientów te różne wizytówki. No to wiadomo, dostarczamy plik do drukarni, tam informujemy o różnych szczegółach, mamy specyfikację druku i tyle. A chcę tutaj zrobić wizytówkę. Z czym w ogóle przychodzę? Z pieniędzmi. Nie, to jasne, ale tak. Nie, przepraszam. Tak? Oczywiście, no przede wszystkim to jest tak, jak mówiłem, że ja jestem takim krawcem. To takie alegoria pochodzi od tego takiego wydarzenia, gdzie przyszedł tutaj mój były rektor, bo pracowałem wcześniej przez 9 lat na Uniwersytecie Przyrodniczym. Chciał coś u mnie zamówić, ale po krótkiej podróży po drukarni mówi, że panie Maćku, pan tutaj
przegra z offsetem w ogóle, to tak nie ma szans na rozwój jakiś. Więc mówię, panie rektorze, no, czasami pan jest zapraszany do ministerstwa, do ambasady jakiejś na kolację, no i może pan sobie kupić garnitur w Tesco albo w H&M-ie, może nawet będzie pasował na pana, no ale panu nie wypada takich garniturów nosić, więc idzie pan przynajmniej do dobrego sklepu, jeżeli nie do krawca. I ja jestem właśnie takim krawcem oddrukowanym. Więc jeżeli się przychodzi do mnie, i tutaj też krzywy komin, nie wiem, czy ktoś jest z krzywego komina, w każdym bądź razie krzywy komin przyszedł do mnie z plikiem do wydrukowania. Bardzo chciały wydrukować zaproszenie na jakieś tam rocznicę Kids Design, chyba coś takiego było w zeszłym roku albo w tym roku. I przynoszą mi projekt, gdzie jest chyba z 5 czy 6 kolorów, no nadziabane tam tego jest strasznie. Więc mówię, słuchajcie, może zrobimy coś prostego. Skoro to jest dla dzieci, to musi być coś atrakcyjnego dla dzieci. Wiem, że kolory są atrakcyjne dla dzieci, ale mam taki pomysł, żeby zrobić coś takiego jak bilet Willy Wonka do fabryki czekolady, czyli czarny karton prawie że, i zadrukować to na złoto. A jeszcze do farby dodałem lakier o zapachu czekolady. Więc jakiś czas to pachniało. Zwróciłem uwagę, żeby dzieciaki nie jadły tego, ale faktycznie zrobiło to robotę. Ja dopasowuję, staram się przynajmniej dopasować ten druk do osoby, która będzie tym drukiem się posługiwała oraz do tego, co robi, i klienta tego końcowego, tak? Czyli na kim ma to zrobić wrażenie. To jest taka dosyć duża kompilacja. Papierów teraz jest bardzo dużo, naprawdę. To wybór, powiedzmy, kroju pisma, treści, to jest nic w porównaniu do tego, jak wchodzi się do kącika, tam bierze się wzorniki papierów, no i dwa dni nagle gdzieś tam ucieka, prawda? Bo może ten, a może ten, a może ten. Więc wybór papieru też jest dobry, również dopasowany do tej technologii. Czyli to też jest tak, że powiedzmy, możemy się tutaj spotkać i porozmawiać sobie o tym, że ja mam pomysł, chcę, żeby to wyglądało tak i tak, i teraz tak. Się zastanawiamy, tak. Co by można było zrobić, żeby to tak było. Tak, okay. Można też projekt zrobić, oczywiście są pewne obostrzenia technologiczne. I przygotowuje się wtedy albo twarde polimery, albo kliszę trawioną chemicznie. I jest taki projekt, ja tam nie ingeruję już wtedy w projekt. A są jakieś minimalne nakłady, które... Drukuję od jednej sztuki. Okay. Naprawdę. Tylko to kosztuje. No, odpowiednio więcej, bo jakby przygotowanie, bo to umycie od pół godziny do godziny. No, to tam. Zahaczyliśmy o dwa tam jakieś elementy, ale drukowałem jedną na przykład taką pracę w jednej sztuce, to tam 1500 zł kosztowała jedna sztuka. I to jest tak, że na przykład ktoś sobie wymyśli jakiś tam ładny poster, plakacik czy coś formatu A4, no i chce sobie tego 10 sztuk wydrukować, tak? No mówię, dobra, no sama forma będzie kosztowała 500-600 zł. I jak to? Mówię, no dlatego, że tu jest drukarnia, tak? Tutaj jeżeli się drukuje, a chce się naprawdę uzyskać na sztuki niski koszt, no to trzeba wydrukować tego więcej po prostu i wtedy to gdzieś tam ginie w kosztach. Więc naprawdę te maszyny są tak naprawdę przystosowane do dużych nakładów. Nawet w drukarni pocztowej kiedyś właśnie Krzysiek, mój znajomy, który miał tam praktyki, mówi, że tam maszyna chodziła cały czas, tylko dokładali farby, bo tam drukowali druczki pocztowe. Jakieś tam do, powiedzmy, wysyłania listów poleconych. Także to leci 4000 odbitek na godzinę i no ja też pamiętam, że tam waliliśmy tych nakładów pełno. Recepty na przykład do tej pory mi się śnią. Ale to też są oczywiście pewnego rodzaju benefity z tego. Nie zapomnę, jak ktoś mi opowiadał kiedyś, że drukowali jakieś bloczki żywieniowe. A trafiłem tutaj przed klienci z zagranicy, którzy mają problem gdzieś tam, żeby znaleźć takie miejsce, jakieś szybkość do widzieli? Z zagranicy tak, ale to są Polacy, którzy za granicą mieszkają, którzy wiedzą, ile to kosztuje za granicą. Jeszcze drożej, tak? Oczywiście. 100 wizytówek, nawet chyba w letterpressie, czyli z samego fotopolimeru, kosztuje chyba około 150 funtów w Wielkiej Brytanii. Tutaj minimalna ilość wizytówek to jest 150 sztuk i kosztuje u mnie od 300 do 350 zł za jeden kolor i jedną stronę. Ale jak za chwilę zobaczycie kilka wizytówek, które wydrukowałem, no to sami
sami zadecydujecie, czy to robi wrażenie, czy nie robi wrażenia. To jest taki czasami papier gruby, że się śmieje, że można tym ziemniaki obierać. I to jest naprawdę, to czuć w ręce. I to jest to, na przykład czasami sobie drukuję na czarnym papierze czarną farbą swoją wizytówkę. Kiedyś tak komuś dałem wizytówkę, bo mówię, że teraz się zajmuję drukowaniem, taką bardzo starą technologią. Daję wizytówkę i ktoś tak ogląda z dwóch stron, mówi, ale tutaj nic nie ma. Ja mówię, to proszę się przypatrzeć lepiej. No i przypatruje się, mówi, on czyta na głos, no jest, jest. No ale to wie pan, no to jak tutaj? To nie można przeczytać. Ja mówię, ale teraz już pan wie, czym się zajmuje. Już pan będzie wiedział, że to czarne to jest drukarz, który robi takie rzeczy. Oprócz tego, dzięki tym maszynom i tej technologii można na przykład wykrajać pudełka, które ja robię dla swoich klientów i każdy klient dostaje w pudełku. Też z nadrukiem? Też z nadrukiem, także taka powiedzmy gwarancja tego, że to było drukowane tutaj w drukarni. Można wycinać różnego rodzaju kształty, można robić bilety z perforacją, czyli oddzierane takie. Można, co tam jeszcze, numeratory można dawać, tak? Czyli na przykład bilety numerowane. I to jest bardzo trudne do powtórzenia. Znaczy, żeby ktoś sobie zadał trudu i podrobił wtedy takie bilety, to musiałby sporo pieniędzy wydać na to, żeby to podrobić w ten sposób. A są na przykład jacyś tacy stali klienci, ale nie chodzi mi o osoby prywatne, tylko bardziej przez jakieś instytucje wrocławskie, kulturalne. Nie. Myślałam się, że tam jakby chodzi o to, żeby było tanio i zawsze chwilę. Tanio. Ale tak sobie pomyślałam, że może akurat jest ktoś taki. Nie, chociaż ostatnio robiłem zamówienie dla Centrum Rozwoju Społecznego chyba tutaj w Wrocławiu. Oni mają taki kościółek na Nepomucena Świętego. W parku szczytnickim bodajże, tak? Więc zrobiłem im dwa rodzaje kartek dwukolorowych, ale ponieważ cena z grafiką wywołaną właśnie w twardym polimerze ich przeraziła, no bo taka jedna płyta kosztuje 200 zł, więc poproszono mi, żebym sam przygotował linoryt. I to jest właśnie artysta mechanik biorący się za sztukę i dłubiący. Pokażę Państwu, mam tutaj jeszcze takich parę widokówek. Powiedzcie mi, jak to wyszło, bo powiem Wam tak, że jak się z drukarzem spotyka i pokazuje drukarz drukarzowi swoje druki, to od razu zaczyna się tłumaczyć. Nikt tego nie widzi, naprawdę. To gdybym ja nie powiedział, że coś jest źle, to nikt by tego nie zauważył. Natomiast drukarz z drukarzem, jak się wymienia, to jest po prostu śmieszna sytuacja. A wiesz, bo tutaj to zrobiłem, a tutaj tego nie miałem, a tutaj to. Ja z kolei daję, mówię, no wiesz, bo tutaj są stare czcionki, nie chciałem, a później przytłoczenie i tak dalej. No i zaczynamy się śmiać. Tak?